trochę nie było, ale znowu troszkę się pojawię, będę. Teraz idę do sklepu, zrobimy sobie lody, tylko zobaczymy, czy kupię lody bez laktozy, śmietankowe bądź czekoladowe, i zrobimy sobie lody z bardzo znanego nam fast foodu. Nie będę mówić nazwy, ale domyślacie się, o co chodzi. Tylko teraz zależy, czy kupimy te lody bez laktozy. No mam nadzieję, że tak, i sobie zrobimy w domu te lody. Oczywiście kupuję te lody właśnie netto, bo one tylko są tutaj dostępne. Wiecie co, pierwszy raz się zawiodłam, nie kupiłam lodów bez laktozy. Normalnie nie było, gdzie zawsze są, teraz ich nie ma. Fatalnie. Powiem wam, gdzie ja z reguły z takimi lodami, z pudełka nie przepadam, to te wyjątkowo były dobre, bo z reguły lubiłam lody na patyku, a nie cierpię sorbetów. Sorbetów nie cierpię, dlatego myślałam, że może dostanę te lody tutaj, ale niestety no nic z tego, nic z tego. Musimy poczekać albo poszukać po prostu w innych sklepach. Ale megaśne jest to, że nakupiłam prawdziwe, oryginalne właśnie sosy amerykańskie z Hershey's, nie wiem jak to się wymawia, ale właśnie z tej firmy kupiłam sobie sosy. Dobrze wiecie, że ja bardzo kocham Amerykę, nie mieszkając tam, bardzo chciałabym tam mieszkać. No ale wyszło jak wyszło, dalej mieszkam w Polsce. No trudno, trzeba się z tym pogodzić i próbować dalej. Ale to nie zmienia faktu, że dalej cały czas sobie zbieram cały czas jakieś gadżety związane z Ameryką. Oczywiście widać po tej fladze, czy po tego typu zawieszkach, które tu mamy. Ale też przyszły do mnie dwie paczki właśnie związane z Ameryką. Ale oprócz tego popijam sobie tutaj napoje. Arizonkę ostatnio udało mi się kupić, chyba dosyć drogo to wychodziło, bo 6 z hakiem za butelkę w Auchan. I tu są właśnie smaki, ten, który bardzo uwielbiam. To jest coś podobnego, tylko tak jakby z domieszką śliwki. A tutaj też jest całkiem ciekawy smak. Nie wiem, czy zobaczycie. Niby bez cukru. Green tea. Czyli to de facto wszystko trzyma się w tym samym smaku, tylko jakieś tam różne odmiany. I ze śliwką inna, taka klasyczna, którą ja lubię, z miodem, więc mega, mega spoko połączenie. Ale właśnie te dwie paczki otworzymy, bo nie ukrywam, że dawno nie było takiego filmiku, gdzie jakieś otwieramy paczki, tylko ostatnio coś było z podróży. Ale tym razem, dlatego razem otworzymy, bo jest to związane po prostu, od nadwijać z tyłu flagę amerykańską i tamusię, z kubki z tamusią. Właśnie związany ze Stanami, dlatego razem otworzymy te paczki. Myślę, że to mega, mega fajne będzie. No to co, zabieram się za otwieranie, mniej gadania, róbmy to szybciej. Ukrywam, że mi troszkę takich vlogasków brakuje, ale po prostu nie mam na to czasu. Sami dobrze wiecie, że bardzo dużo pracuję. Teraz mam troszkę dni wolnego, ale widzicie sami, że troszkę się teleportujemy w czasie, że już są po prostu te paczki u mnie, więc otwieramy i zaraz zaglądamy, co tam jest. Wydaje mi się, że otworzyłam, bo to kurczę przyszłym postem i paczka była w jednej, tak jakby w jednej skrzynce, tak? W jednym boksie, tak to nazwę. Wydaje mi się, że to są sosy. Tak jest, to są sosy, kurde, które uwielbiam. Uwielbiam. Amerykańskie sosy. Jeszcze zobaczymy, czy to jest faktycznie w Ameryce robione, czy gdzieś jak zwykle przelewane. Nie. Widzicie sami, mam nadzieję, że zobaczycie. Coś nie chce mi tutaj aparat wyostrzyć za bardzo. Coś nie chce ze mną współpracować. No ale musicie wierzyć na słowo, że to jest po prostu amerykańskie. Wziąłam smak czekoladowy. Smak to jest chyba toffee, tak? Karmel. Bo teraz jestem ogromną maniaczką słodyczy. Słodyczy bardziej takich lodów. I tu jest strawberry, czyli truskaweczka. Mega, mega się cieszę, że mam te sosy w końcu u mnie. Nie powiem, że kurczę, za jeden sos wychodziło chyba 30 zł. W Stanach bym, wiem, że w Stanach bym to kupiła za grosze, tak, wiem. Ale jesteśmy w Polsce i bierzmy pod uwagę różnego rodzaju cła, przylot przede wszystkim tego. Pod tym filmikiem podlinkuję tą aukcję, na której to możecie po prostu sobie kupić. Za 30 zł, to nie jest jakaś żadna reklama, ani żadna współpraca, tylko po prostu z czystego serca wam po prostu polecę, bo naprawdę mega spoko przyszły, zaznaczymy daty przydatności. No, całkiem spoko do maja. Ja myślę, że do maja i czerwca. Myślę, że zdążę zjeść
Więc nie jest źle. No wiadomo, że tacy sprzedawcy to oni po prostu wysyłają te produkty, które mają najkrótszą datę przydatności. Widzę, to jest tak paczka spakowana. Mam nadzieję, że nie zniszczę nożem zawartości tej paczki, bo nie chciałabym, bo zobaczcie sami, co to jest. Też jest to związana rzecz ze Stanami. To akurat ze Stanów nie jest, ale to jest po prostu kolejna jakaś tam ozdoba. Ozdoba, które uwielbiam, związane ze Stanami. O, mega. Mega, ale czad. Zobaczcie, jakie słodkie. Torebunia. Torebunia z Nowym Jorkiem. Z Nowym Jorkiem, ale zobaczcie, co najlepsze jest w środku, bo w środku zawsze jest najlepsze. Wow, jak pozawijane. To jest taka torebeczka. No to jest pewnie jakaś kosmetyczka, bo nie wierzę, że nie. I otwieramy po kolei rzeczy, dobra? Ale to skurczę się po staro zapakowanie. Takie coś. Jest jakaś puszka. Pewnie jakieś cukierki. No puszka, w każdym bądź razie puszka w stylu amerykańskim. Tak ona wygląda, mega, jest bardzo taka fajna, malutka na cukierki. Ale u mnie to będzie bardziej stało sobie jako ozdobę, więc myślę, że troszkę sobie jeszcze postoi u mnie. Tylko teraz muszę znaleźć, cholera, miejsce, gdzie to dać. Na papierosy takie pudełko czyste, widać, że nieużywane. Też w stylu takim amerykańskim. Mega, mega spoko. No i ciekawsze na koniec. Zapalniczka. To jest akurat z tego, co czytałam, to jest jakaś chyba angielska. Zobaczymy, co tu jest. Nie, amerykańska niby zapalniczka. Wiadomo, że to nie jest oryginalna, bo oryginalna chociaż nie. Jest jakieś tego typu znaki. Bo oryginalna to jest z Libii. Ale patrzcie, jaka mega. Ona z tego, co wiemy, jest właśnie nie... miała być niepełna. A ona normalnie tutaj świetli, czyli... Ale nie, chyba faktycznie nie jest pełna. No, mega, powiem wam, taka zapalniczka z kowbojskich filmów. Mam nadzieję, że widać. Pach, chcesz zapalić? Masz, zapal. Pach, mega. No, mega, mega, fajna. Fajna, myślę, że to jest takie... Wisienka na torcie, bym powiedziała, z tego wszystkiego. Wisienka na torcie to jest właśnie ta zapalniczka, chociaż te inne rzeczy też są mega, mega spoko. Jeśli wam się takie filmiki podobają, ludzie, to oczywiście zachęcam do lajkowania, do subskrypcji. I mam nadzieję, że widzimy się w najbliższym czasie w nowym filmiku. Jak widzicie, żyję, jestem. Który najbardziej wam się z gadżetów podobał? Walizeczka, taka ta pudełeczko na cukierki. Papierośnica, tak? Nie wiem, czy to dobrze nazywam papierośnica, czy zapalniczka, bo według mnie mega jest zapalniczka. Więc ja się z wami żegnam. Pa!